Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać taki grzybek, który się nazywa kubecznik prążkowany, dosyć pospolity. Jest grzybem niejadalnym, występuje na takich zgliszczach różnych. Zobaczcie, jest forma zamknięta, to są te owłosione kubeczki pozamykane. I tu macie obok formę otwartą, więc tam widać nawet w nich, w tym kubeczniku, różne takie kuleczki, te nasionka. Tych kuleczek tam może być od 10 do 15 sztuk. Zobaczcie, że na przykład na przykładzie tego owocnika tutaj pęka ta błona u góry, tutaj, albo tutaj po prawej stronie, jak są te dwa owocniki, widzicie, tutaj całkowicie otwarty, ten przygotowany do pęknięcia, zaraz pewnie pęknie. Nie wiem, nie mam ze sobą nic nożyka, żeby... No, ale tutaj, dobra, tu akurat jest mało w nim. No ale w każdym bądź razie one tak wyglądają. Takie ciekawe grzybki. Dosyć fajne. Prążkowane, bo jak zwrócicie uwagę, na tej wewnętrznej stronie są takie pionowe paseczki. Takie brustki pionowe wzdłuż do środka owocnika. Tak on wygląda. Jest go tutaj nawet sporo. Tutaj może gdzieś pokażę jeszcze. O. Proszę zwrócić uwagę. Tych owocników jest tutaj kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Tu kolejne. Taki ciekawy. Nic akurat poza tym nie było. Więc... A rosło to pod takim dużym dębem. W borowinie. No nic. Idę dalej. Pozdrawiam.